Witam wszystkich, Piotr Mława. Dziś mamy 1 czerwca 2019 roku. Znajdujemy się przed hostelem pszczelarskim, który jest w trakcie budowy. Już mamy zrobioną część dolną, parter. Jutro oczywiście otwarcie. Tam dalej widzimy dwa ule, które jutro podczas święta pszczoły będą jednym z głównych nagród. A tu dalej widzimy dwóch fajnych panów pszczelarzy, którzy już dzisiaj w sobotę przyjechali w godzinach porannych do mnie, żeby oczywiście pomóc mi i spotkać się. A tutaj jest pszczółka Maja, tak? Pszczółka Maja. Witam. Cześć. Cześć. Tu jest kolega Grzesiek, tu już wiem. Przyjechałeś skąd? Ja przyjechałem z Łodzi i należę do koła pszczelarzy w Brzesinach. Mniej więcej od 2 lat prowadzę pasiekę. Obecnie posiadam 45 uli, 45 rodzin. A jaka rameczka? Wielkopolska i warszawskie poszerzone. Ale powiem Ci, Grzesiu, 2 lata, 45, no to robi wrażenie. Znaczy, to staram się dokształcać, chodzę na kurs R04, R17 i też no, jestem w miarę aktywnym członkiem koła i cały czas się dokształcam. Widzę, super koszulka, wszyscy rodzą się równi, ale tylko najlepsi, the best, rodzą się, zostają pszczelarzami. Dziękuję Ci. Cześć Piotrze, witaj. Mam na imię Dominik, przyjechałem również z Grzegorzem dzisiaj, aby pomóc Ci tutaj w organizacji. Cały dzień pracowaliśmy ciężko, przygotowania w pełni. Wspaniałej imprezy. Też należę do rejonowego koła pszczelarzy w Brzezinach. Pszczołami zajmuję się od 4 lat. Mam na chwilę obecną 26 rodzin. I też ramka wielkopolska, tak? Głównie ramka wielkopolska i ramka warszawska z Wielką. No super. A tutaj przed Państwem widzimy nagrody, które nam ufundowała firma Łysoń. A dokładnie Tomek Łysoń. Tutaj widzimy sprzęt pszczelarski, który jutro będzie na loterii pszczelarskiej. Jedyny wymóg, jaki będzie, to czego będę chciał od Państwa, żeby się wpisać do księgi kroniki gości. Po prostu chodzi mi o to, żebyśmy się spotkali, żebym ja wiedział, skąd Wy jesteście. W tamtym roku miałem ludzi z Krakowa, z Warszawy, cała Polska. Także tutaj, chodź Grzegorz, powiemy, co tutaj mamy, tak? Tutaj mamy ulik odkładowy. To jest ulik na ramkę wielkopolską. 6 ramek. Oczywiście będzie jedna z nagród. Ulik weselny. Tutaj mamy zaślepki na pajączki. Podkurzacze piękne oczywiście. Jeden z chłodnicą, jeden jest... Dokładnie tak. Tu poławiacz wylotkowy, czyli na zewnątrz ula. Też ktoś korzysta. Tu na dole jest oczywiście pyłek. Szczoteczki. Różne rodzaje dłut. Węza pszczela. Tu jest typ wielkopolski. Rameczki drewniane. Tu dalej pszczółka Maja. Niestety nie będzie żadnych z nagród. To jest bezcenna. Tyle ile i waży. 20 kg złota kosztuje. Może więcej. O, Maja. Co to są? Co to są? Cukierki. Cukiereczki, tak? Super. Tutaj mamy ulik weselny. Tak, na 6 ramek. Na 6 rameczek. Wraz z podkarmiaczką. Możemy zademonstrować. W ten sposób tutaj podkarmiaczka dolna, podlewamy pszczółką syrop. Oczywiście dla osób, które potrafią, to nie jest nic trudnego. Opalitki, które są w tym roku, kolor zielony, klej szelak do opalitek, denice. To jest denica higieniczna, plastikowa, wielkopolska. Nie, to jest wielkopolska, tak? Tak, wielkopolska. Wielkopolska. Super, lecimy dalej. Tutaj widzimy taki drobny sprzęt typu drut, klateczka,
do zowni, do kwasu, do sklepie aż do miodu wrzosowego, nóż do odsklepiania, paliwo, rękawice, oczywiście ten piękny strój. Dwa są, trzy chyba nawet. Ten piękny strój będzie też wystawiony na loterii. Kolejny. Kraty do poławiania propolisu, rękawice, podkarmiaczki, kalendarz wychowu matek. To tak pokrótce. Matki od Michała Lemanowskiego. Żeby nie było, że się ukrywam. O, dzięki. Że się ukrywam. To są moi przyjaciele. Tu się ukrywamy poza kamerą. Jeszcze jedną z nagród będzie 10 matek losowanych od Michała Lewandowskiego. Michał Lewandowski się do mnie dzwonił. Oczywiście to będą matki ML, czyli Michał Lewandowski, pszczoły Backfast. Od siebie daję drugą dziesiątkę pszczoły Krainki. Tam dalej, tak jak mówiłem, te dwa ule będą do wygrania, tak? Cichutko. No oczywiście dwa odkłady. Jutro spotykamy się w Parku Miejskim, godzina 12, ulica Rejmonta. W godzinach 12-14, od godziny 14 zapraszam wszystkich osoby przyjazne z Polski. Tutaj Sławogóra Nowa 30, to jest gmina Szczurowo, powiat Mławski, Mazowieckie. I od godziny 14 idziemy na pasieki, warsztaty. Później mamy tak, mały poczęstunek, grill, będziemy mieć DJ-a, przyjadą chłopacy pszczelarze z Olsztyna, kolega Adam, orkiestra Denta, to będzie tam 8 osób. Poza tym jeszcze zobaczcie, no coś dla dzieci, myślę, że będzie bardzo fajna zabawa. Także tutaj zapraszamy serdecznie. Serdecznie zapraszamy. A powiem tak, zabawa będzie do rana. Trzymajcie się, cześć. Cześć, ja dobrego, cześć.